Lot balonem to jest w zasadzie przygoda, a z drugiej strony można by rzec nawet takie doświadczenie duchowe. Kiedy na monitorze, który jest podłączony do odbiornika na 2,4 GHz widzimy obraz z balonu, z kapsuły z wysokości 30 kilku kilometrów, nawet do 40 kilometrów, jest to naprawdę niesamowite uczucie, że nasze dzieło, nasza konstrukcja jest na tak dużej wysokości i obserwuje świat. Na pół godziny przed startem trzeba napompować balon, ale ten balon jest bardzo delikatny. Dlatego takie pompowanie trzeba wykonywać z bardzo dużą ostrożnością. Dlatego osoby przebywające blisko balonu, dotykające balon, noszą bawełniane rękawiczki, które chronią balon przed naniesieniem na jego powierzchnię tłuszczu ewentualnych zabrudzeń, które znajdują się na rękach osoby, która go pompuje. Puścisz gondolę i całość poleci w górę, to już nie możesz zrobić nic. Możesz tylko czekać, liczyć na to, że dobrze przepracowałaś poprzedni tydzień, że dobrze zbudowałaś elektronikę i że ta elektronika znajdzie drogę do domu. Początek jest trudny, jest dużo turbulencji. Zwykle gdzieś trzeba przekroczyć barierę chmur. Potem powyżej chmur, nieważne czy pada deszcz, czy pada śnieg, jest słońce. Kiedy kapsuła jest w górze, osiąga wysokość, gdzie jest bardzo zimno i temperatura spada do minus 70 stopni, a wiesz, że elektronika wytrzymuje tylko minus 50. I cały czas masz tą niepewność, czy izolacja jest wystarczająco dobra, żeby baterie wytrzymały, żeby wszystko się nie wyłączyło. Bo bez prądu nie znajdziesz kapsuły, nie będziesz miał danych telemetrycznych, wtedy tylko jest łódź szczęścia. I gdy jesteś na 30 kilometrach, już jest całkowity spokój. Już nie ma wiatru, masz 90% atmosfery pod sobą, już w zasadzie nie ma nic wokół ciebie, pod spodem masz błękitną ziemię, z boku widzisz krawędź, krzywiznę ziemi, a nad tobą jest czarny kosmos. I nagle balon pęka. To jest bardzo brutalne zdarzenie. Powłoka, która miała na dole 2 metry szerokości, na górze ma 10 metrów szerokości i guma z ogromną siłą zmniejsza swoją objętość. Przy okazji łapiąc różne rzeczy typu anteny, linki, spadochron, te wszystkie rzeczy mogą być urwane, wyrwane. Nieraz zdarzyło nam się, że pękający balon nam wyrwał anteny. Potem, ponieważ nie ma w ogóle w zasadzie gazu wokół ciebie, to jest już resztka atmosfery, całość zaczyna spadać jak kamień w dół, jak żelazko. Ale ponieważ nie ma nic w zasadzie dookoła ciebie, to też nie ma dźwięku i ten spadek jest taki, że nie czujesz, że spadasz. Po prostu unosisz się tak jak astronauci w kosmosie przy mikrograwitacji. Dopiero te 10 km niżej, kiedy ciśnienie atmosferyczne zaczyna rosnąć, zaczyna działać spadochron, pojawia się szum, gwizd, ty już masz prędkość 200 km na godzinę i dopiero zaczynasz wyhamowywać. I spadasz coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej, 20 minut później uderzysz o ziemię. To jest moment, kiedy informacja o twojej pozycji przestaje być nadawana drogą radiową. Jedyna szansa, żeby przekazać swoje miejsce,
jest wykorzystanie sieci komórkowej, żeby wysłać SMS-a, gdzie jest kapsuła. I idzie za nie działa. I wtedy albo masz szczęście i możesz znaleźć kapsułę, albo ktoś ci ją znajdzie, albo ją stracisz. 10% kapsuł nigdy nie wraca. 19 listopada Centrum Badań Kosmicznych oraz Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Warszawie na ulicy Bartyckiej 18 wypuszczają dwa balony stratosferyczne. Robimy test stacji naziemnej na potrzeby projektu pierwszych polskich satelitów naukowych Bright.pl. Będzie to pierwszy taki test naszej stacji naziemnej. Chcemy przetestować, czy na pewno wszystkie systemy komunikacyjne działają tak, jak tego się spodziewamy. Do testu wykorzystamy balony stratosferyczne, które podczas lotu będą przekazywały nam telemetrię w postaci temperatury, ciśnienia, a także obrazu wideo z kamery pokładowej. Oprócz samej uciechy spuszczania balonów, można się także wiele nauczyć na temat elektroniki, na temat komunikacji radiowej, no i zobaczyć obraz Ziemi z wysokości ponad 30 km. Jesteś radioamatorem? Możesz posłuchać, odebrać telemetrię. Jesteś po prostu użytkownikiem internetu? Możesz śledzić ruch balonu i obraz wideo z pokładu po prostu w sieci. Jesteś producentem telewizyjnym. Możesz przyjść i transmitować to zdarzenie w swojej telewizji. Zapraszam serdecznie. Marcin Stolarski, Centrum Badań Kosmicznych. Pan? Zapraszam. Grzegorz Woźniak, Centrum Astronomiczne Mikołaja Kopernika. Pan?